Witajcie, zapraszam na miks mediową skrzyneczkę z motylkami. Mam wrażenie, że tą technikę się lubi albo się jej nie lubi. Trudno, chłodny stosunek. Jeszcze krótki rzut oka i miłośników techniki zapraszam na film. Będę ozdobiała dość popularną sosnową skrzyneczkę. Podstawową ozdobą będzie papier ryżowy z motylkami. Stamperia w tym roku wypuściła całą serię tego typu papierów. Można kombinować, kolażować, wszystko do siebie pasuje. Zobaczcie. Ale niestety trzeba zacząć od przemalowania całości na biało. Moja praca nie wymaga idealnego krycia, więc wszystko zamarzę myjką do naczyń. Do papieru ryżowego użyję kleju miksmediowego. Może być inny. Ten klej jest wielofunkcyjny. Klei wszystko i można nim także usztywniać na przykład materiał. Wzór wydzieram, a teraz przeklejamy. Najpierw plama, żeby unieruchomić obrazek, a potem lecimy klejem od góry. Na płaskich powierzchniach papier ryżowy zawsze przykleja się ładnie. A jak mimo wszystko zrobi się jakaś zmarszczka, to wystarczy go podnieść, naciągnąć i przykleić jeszcze raz. Klej jest suchy, a teraz pasta pękająca miks mediowa. Rodzaj spękań zależy od grubości nałożenia. Cieniutkie nałożenie, drobne spękania, grube nałożenie, mocne spękania. Nie wymaga podkładu i trzyma się wszystkiego. Niecierpliwi mogą wysuszyć ją suszarką. A to są mgiełki, czyli farba w sprayu. Skraperki ten produkt znają, ale w deku to nowość. Kolor nałożę gąbką, ale jeżeli ma być delikatny i jasny, warto rozcieńczyć go wodą. Mgiełki można mieszać między sobą. Nie pytajcie mnie, jaki to kolor, już dawno pomieszałam je razem. I jeszcze trochę kleksów, bo ja bardzo lubię kleksy. Zresztą za chwilę jeszcze do nich powrócę. Ten papier ryżowy pięknie wygląda podkolorowany. Ale jeżeli efekt nam się nie podoba, dopóki farba jest mokra, można ją całkowicie zmyć. A teraz chciałam Wam pokazać moje ulubione kleksy, puste w środku. Najpierw chlapię, potem podsuszam, a następnie zmywam kleksa. Ostra zostaje tylko ramka, środek jest jasny. Ale ten drobny niuans zrozumie tylko miłośnik kleksów. Mgiełki nie wymagają zabezpieczenia lakierem, ale papier ryżowy tak. Więc przeleciałam całość jeden raz. A teraz szablon 3D oraz czarna pasta strukturalna. Fajna konsystencja i nie ma tendencji do podlewania się pod szablon. Teraz błyszczy, ale po wyschnięciu jest piękna, czarna i matowa. Białe pasty strukturalne można barwić, ale takiej czerni nie otrzymamy nigdy. Suszymy. Porządnie suszymy przez kilka godzin albo męczymy suszarką. A teraz moje ostatnie szaleństwo, czyli przeźroczysta pasta błyszcząca. Nakładam na motylki. Grubo, naprawdę grubo. Prawdę mówiąc, to chyba trochę za grubo, bo suło całą noc. Podczas nakładania nie jest do końca przeźroczysta, ale gdy wyschnie, 100% przejrzystości. Konsystencja znakomita, bez trudu można ją formować. Zobaczcie, na mokro z bliska wygląda tak. Pasta schnie, a ja użyję jeszcze lakieru 3D. Poprawię nim literki. Pudełko zostało postawione na szafce, schło całą noc. Dedę, już mamy jutro. A wysuszona pasta błyszcząca prezentuje się tak. Tutaj nałożona była grubo, a z przodu cieniutko. I uważam, że cieniutko też fajnie. A teraz kilka demonicznych akcentów po brzegach, czyli czarna mgiełka. Przypominam, że dopóki mgiełka jest mokra, zawsze ją można zmyć. Wszystko jest suche, więc może teraz małe cieniowanie. Kilka minut, które zawsze warto poświęcić. A na koniec jeszcze drobiazg, bo kto bogatemu zabroni. Skoro już nakupiłam tyle mgiełek, to będę ich używała. Mgiełka, stare złoto, troszkę wymieszałam i przybrudziłam reliefik. Odrobinę, żeby ta intensywna czerń nie kuła po oczach. Szablonik handmade i praca skończona. Uwielbiam miks mediowe produkty, ale zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli komuś się nie podoba, to nie przekonam. Ale mam nadzieję, że są tacy jak ja, którzy absolutnie połknęli bakcyla. Wow, rozgadałam się, a przecież jeszcze dorobiłam rączkę. Stary skórzany pasek, po dziadku. I teraz to już naprawdę koniec. Najcieplej pozdrawiam tych, którzy techniki nie lubią, a i tak wytrwali do końca filmu. Pewnie czuli się tak jak ja na meczu piłkarskim. Bez sensu, no chyba, że gra Lewandowski. A przy okazji poznajcie Franka, przyszedł i nie chce wyjść. A przecież mamy już Stefanię i Romana.
W Polsce, jak się ma trzy koty, to albo się jest silną, niezależną kobietą, albo ma się lekkiego fioła. Wciąż nie wiem, na co się zdecydować. Może Franek wybierze za mnie. Pozdrawiam wszystkie kociary. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.